Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 6.45, 23 kwietnia 2023 i w ten kwietniowy dzionek, niedzielny poranek, nakręcę dla Was materiał oto z tej wody, czyli Kielcok, nie inaczej. Więc po krótkim wstępie zapraszam na najnowszy film, a co uda się złowić, zobaczycie sami, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Drodzy Państwo, został mi, który zamroziłem ostatnio do metody. I z ostatnich zawodów mieszanka, którą nie wykorzystałem do końca. Z zawodów swojego koła Iskry Kielce. Więc odmroziłem, dodam do tego jokersa. Zobaczcie. I będziemy mieli mieszankę. Pinka, ochotka i nic się nie zmieniło. Więc, drodzy Państwo, nic się nie marnuje. Trochę przynęt do metody, niedużo, krzesełko klasyk i druga metoda nadgającą szczytówkę. No i spróbuję coś złowić. Woda czyściejsza niż na zawodach, niż ostatnie tygodnie. Zobaczcie, już się wyklarowała, powiedzmy, już jest czyściejsza, już chyba jakiś ruch w wodzie widać, coś pod nieco pływa. I oby rybki tylko dopisał, a czy będą, zobaczycie sami, więc zostańcie ze mną i zapowiada się pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie, po prostu wszyscy razem. W pytę, Pyzuś, w pytę!
A więc jakieś podciągnięcie, drodzy Państwo. Zobaczymy, czy rybka jest, czy fałszywy alarm. Ale rybka jest i to cieszy. Nieduża, ale branie było intensywne. I mamy płotkę na ochotkę. Tak mniej więcej wygląda. A więc, drodzy Państwo, pierwsze koty za płoty. Rybka wraca. Ja dokładam robaczka i wędkujemy dalej. Jest pięknie, pięknie, po prostu bajecznie. Nie inaczej. Bajecznie. A więc na metodę wyprostowało. Będzie ciut większego, może być leszczyk. No ciut większa rybka, nieduża, ale tuńczyk, tuńczyk. To jest leszczowa przynęta. Czyli tuńczyk przynętą leszczową, ale zobaczymy. Zobaczymy. I lesio jest. Tak mówię. Tak mówię. Nieduży leszek. I tak, drodzy Państwo, wygląda leszek. Więc, drodzy Państwo, taki lesio. Więc baja. Płyń. No ja przerzucam metodę, no i wędkujemy, czyli klasyk płotka, leszczyk na metodę, no i wędkujemy dalej w ten piękny, niedzielny dzionek na Kielcoku. Więc kolejna rybka, może być leszczyk większy, założyłem cztery ochotki i jedną pinkę, no i prawdopodobnie może być większy leszczyk, no. No nie taki duży, ale wiecie, jak na klasyka. O, coś jest. Wyskoczyło, to chyba nie leszcz. Leszcze nie wyskakują, drodzy Państwo. Leszcze nie wyskakują. Może być jazia, czyli jaś. Zobaczymy, bo leszcze raczej nie wyskakują. Tak przynajmniej mi się wydaje. A co jest? A nie, no leszcz. A no leszczyk. Na klasyka. Już taki fajniejszy. A mi się wydawało, że leszcze raczej nie wyskakują. Czyli ostrożna ryba. Cztery pinki. Szkoda, że na zawodach takie nie brały. Ale no co zrobić? Więc pomalutku, powolutku, tak żeby to ręce i nogi miało. Wysypka tarłowa i taki. Lesio. Pięknie zaczepiony. Zobaczcie. Okej. Taka ładna. 40 ponad. Więc zobacz, jaki ładny lesio na klasyka. Więc zwracamy rybce wolność. Szkoda, że na zawodach, drodzy Państwo, takie nie brały. Baja. A ja przerzucam klasyka i wędkujemy dalej. Kolejne branie, kolejna ryba, kolejny prawdopodobnie leszczyk. Martwa ochotka.
3 sztuki i jedna pinka. Tak dzisiaj łowię. Pokażę Wam później przy zakładaniu, jak to wygląda. Martwa ochotka, bo zdechła po prostu po zawodach, że ją przechowałem. Nie dopatrzyłem, nie dopilnowałem, jak to się mówi. Padła, ale nabijamy ją i daje radę. 3 ochotki i jedna pinka na nieduże, duże leszczyki. Co mamy tym razem? Lesio. Lesio. Tak mówię, raz jeszcze. Szkoda, że na zawodach takie nie brały. Ale no to widzicie, na zawodach to zawody. A teraz kolejny. Ładny lesio. Sypka tarłowa, jaki piękny leszek. Odczepimy go za końcóweczkę. Ok. I zobaczcie, jaki ładny lesio. Taka zdechła ochotka, 3 sztuki nabijam i do tego joker z zanętą z zawodów i się sprawdza, sprawdza przy klasyku. Metoda na razie jedną rybę, a klasyk 2 fajne leszczyki, płotka na martwą ochotkę. Jak widzicie sami, i zanętę z jokersem z zawodów, więc nabijam, zarzucam w miejsce klipowane, no i wędkujemy, odpoczywamy dalej w niedzielną porą na Kielcoku. Za koniuszek i tak to wygląda. Dosłownie tak to wygląda. Zanęta z zawodów, trochę jokersa, jeszcze dżownica, 60 cm przypon, skrętka, niesymetryczna pętla, koszyk, 18 główna żyłka, kij, Bestia Master DX Feder, 11 do 60 gramów, 18 główna żyłka i precyzyjny kowrotek Shimano Areo Match. I wędkujemy. I tak to, drodzy Państwo, mniej więcej wygląda. W prawo, w lewo, mniej więcej na odcinku, który klipowany jest. Teraz rzuciło mi się trochę krócej, a to nie szkodzi. No i czekamy na kolejne branie, kolejną rybkę. No i tak mówię, jeszcze raz, szkoda, że na zawodach te ryby nie brały. Wystarczyłoby to, co teraz złowiłem, czyli 2 leszcze. Raczej 3 leszcze teraz i płotka w pierwszej turze, w drugiej to samo i zwycięstwo by było moje tymi rybami, które teraz łowiłem. Jakbym powtórzył to w drugiej turze, to zwycięstwo by było moje. A tak to widzicie, ryba nie brała.
dwie rybki w pierwszej turze, a w drugiej turze byłem zerowy. No już branie, zobaczcie, siedzi na żywo, widzicie, po zarzuceniu, ale to będzie płotka chyba, nie, pudło, no ale widzicie, jak woda klarowna, czysta, to i brania lepsze. Ściągniemy tylko to i dołożymy świeżego robaczka. Dobrze, widzicie, od razu branko. No i miejmy nadzieję, że wejdą rybki i będzie w pytkę. Więc teraz do klipa, tak powinno być, więc machaj, będą ryby, będą. Do klipa naciągnę troszkę. I czekam na kolejne wskazanie. I jest bajecznie. Nie inaczej, bajecznie. Godzina 8:49. Dokładnie. A tutaj rybki współpracują. Jak widzicie sami, na robaczki zdechłe. Ale jest bajecznie. Nic dodać, nic ująć. Już jakiś delikatny ruch, szarpnięcie, ale to chyba płotka była nieduża. Zobaczymy, to ma jechać. Na metodę zmieniłem przynętę na piaskową. Wiecie, kolejne zawody szykują się pod koniec miesiąca. Ostatnią niedzielę miesiąca. Więc zobaczymy. Jak tam będzie, to będzie jedna tura, 5 godzin. Oczywiście wystąpię w zawodach. To będzie dla klientów sklepu. U Mirka. I zobaczymy, zobaczymy. Jak to będzie. Miejmy nadzieję, że ryba już ruszy i będzie do większej ilości ryb. Zawody będą trwać 5 godzin. Metoda dwoma wędkami dowolna. No ja nie wiem, albo dwie metody będą, albo klasyk i metoda. Jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądało. Liczy się ilość ryb. Ale tak, dzisiaj widzicie, klasyk na razie rządzi. Ładne dwa leszcze. Płoć, a na metodę tylko jedna rybka. Ale wiecie, może karp uderzyć duży, metodę ich wyholuje. No zobaczymy, zobaczymy. Sam jestem ciekaw, co dzisiaj będzie brało, jak będzie na zawodach 30. kwietnia. Dobrze, wędkujemy, odpoczywamy. Ludzi coraz więcej biega, spaceruje. No niedziela, niedziela. Godzina 8:52. Pogoda piękna, więc odpoczynek nad wodą. Nie inaczej. Małe ruchy chyba. Branie wyprostowało. I mamy rybę. No spadła. Spadła. Szkoda, więc zakładamy świeżą ochotkę i wędkujemy dalej. Siedzi chyba, albo nie jest coś, ale coś niedużego. Nie spadła znów. Boże. Muszę bliżej kija pilnować. Dokładnie.
więc metoda teraz piaskowa przynęta. No i będzie leszczyk prawdopodobnie. No bo to jest, tak mówię, piaskowa. To jest taka typowo leszczowa. A tu jest sporo leszcza nawet, drodzy Państwo. No, leszczyk na piaskową. Więc wyholujemy rybę. I najważniejsze, że dopisały pomalutku. O. Powolutku. Już się odpięła. Nie, jeszcze nie. Przynęta spadła. I taki piękny lesio. Ładny, ładny. Zobaczcie. Więc baja. Nura. I przerzucamy zestaw. A więc klasyk. Jedziemy. Nie inaczej. Wielechor. 50. 40. Od zwycięstwa Korony Kielce dziś. Więc szkoda, że na zawodach nie brały takie. Byłoby w pytkę, a tak to ładny lesio. Już siedzi rybka. Brawo. Brawo, Sylwek. Brawo, brawo. Nic się nie marnuje, krótko mówię. Nic się nie marnuje. Wszystko drogi gipsa. Więc... baja. Płyń. Płyń i rośnie. Pięknie odpłynął. Dobra, a więc polącamy rybę, zobaczcie, ryba będzie zacięta. No szaleje dzisiaj, szaleje, widzę. W ciągu dwóch minut dwie ryby, no brawo ty. Metoda teraz, piaskowa i kolejny leszczyk. Większy będzie? Nie, taki sam, albo mniejszy. Ale bije ładnie, ładnie bije, nie? Wędkę widać. Wyluzowało. No. To nie, a leszczyk. Tylko bardziej, bardziej płaski. Dotarła się, szykują, to już tak, teraz wściekają się. A wysypkę ma? Tak. Czy wysypkę ma już na grzbiecie? Tak, ma. No to już niedługo się będzie tar. No rzeczywiście ma już. Więc baja. Taki dubleci, klasyk oraz metoda. Nie nadążysz łapać dwoma wędkami, panie. Siedzi coś. Najważniejsze, że rybki dopisują. Nie za duże, ale są. Piękna płoć. Zobaczcie, jaka ładna. Okej. Więc ładna. Spora płotka. Baja. I wędkujemy dalej. Więc machaj, będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Okej, czekamy na kolejną rybkę. A więc, drodzy Państwo, znacie mnie, trochę się
ochłodzimy. Nie inaczej, bo jest ciepło. A wiecie, kwiecień tu już dawno powinien wchodzić do wody. Dokładnie. Dokładnie. Baja. Woda jest bajeczna. Zimna, orzeźwiająca. Bajeczna. A teraz suszymy się. Jest. W pytę. Będzie leszczyk, nieduży. Więc zobaczymy. Sławek! No. Ale zobacz, ej. Patrzcie, zerwałem zestaw i pa, i wyciągnąłem go. Swój. Czyli płotka. Jak mówię, drodzy Państwo, zerwałem zestaw z tego względu, że zahaczyłem o podpórkę i przy zacięciu zerwałem dużo żyłki, podajnik, ale widzicie, odzyskałem. Tylko z ciekawości chcę zobaczyć teraz, gdzie co, jak idzie. Ja nie jestem dobry w krzyżówki, ale postaram się w to rozplątać, bo nie chce mi się kolejny raz wiązać. Ale nie, nic z tego nie będzie. Przypon będzie do wymiany, bo już jest skręcony. Jejejejejejejeje. Nie, muszę to rwać. Baja. Nie inaczej. Baja. Ale chłodna, fajna woda. W pytkę. Dokładnie w pytę. Więc, drodzy widzowie, jakaś nieduża rybka, prawdopodobnie skis. Nie, to jest sfermentowana kukurydza z Match Pro, malutki damblesik. Zobaczymy, co. Ryba nieduża, ale coś jest. Więc, drodzy Państwo, zmiana baterii i mamy leszczyka ładnego. Ładny leszczyk. Na Match Pro. Czyli rybka zaliczona. Nie inaczej, drodzy Państwo. Taki ładny byczek. Nic dodać. Nic ująć. Wysypka tarłowa. Oczywiście młody zdziwiony, bo młody zawsze jest zdziwiony. Więc, drodzy Państwo, taki piękny leszek. Wiecie, leszek co ma na... Wiecie gdzie meszek. Więc płyń. Baja. Od razu po zarzucie dwie pinki z opadu i będzie prawdopodobnie nieduża płotka. Nieduża płotka. No tak mówię, taka jak na zawodach. Nieduża płoteczka. Oczywiście rybę odhaczamy. Zwracamy wolność. Jak to idzie? Zwracamy wolność i wędkujemy dalej. Jest bajecznie. Nie inaczej, drodzy widzowie. Bajecznie. Jest coś, ale tu, drodzy Państwo, będzie płotka nieduża. Intensywne branie, ale ryba będzie mała. I tak jak mówiłem, nieduża płotka. Skusiła się oczywiście na dwie pinki. Najpierw z opadu przed chwilą, teraz trochę postało. No więc z powrotem dwie świeże pinki i jedziemy z tym koksem. Bo już późno. Oczywiście kanapeczkę jem i znów jakaś niewielka płotcyna.
na dwie pinki. No i weszły, weszły. Uuu, ale to ryba konkretna, drodzy Państwo, konkretna ryba. Okoń. To jest mały okonik. Zobaczcie, skusił się na dwie pinki, więc odhaczamy delikatnie, aby go nie uszkodzić. I jedziemy z tym koksem dalej, bo jak to mówię, bo już późno, baja, rośnij. I przerzucamy zestaw, wędkujemy dalej. Wyluzowało żyłkę, na nie ścinam, drodzy widzowie, tu będzie ryba. Albo była ryba. Była ryba. Wisiało wszystko. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Dobrze, zarzucimy jeszcze ostatni rzut i pomału będę kończył ten dzisiejsze zmagania na Kielcoku. Gość mnie odwiedził. Zgadnijcie kto. Poznajecie? Karolek, powie coś do widzów. Serdeczne pozdrowienia. No widzicie, i tylko tyle, aż tyle. Chłopak nie ma za bardzo czasu na wędkowanie. Inne są obowiązki, więc widzicie. I tak to mniej więcej wygląda, więc machaj, będą. Ryby będą. Z tym, że nie na pewno, nie, no, drodzy widzowie. W tym roku na jakimś muszę pojawić, no obowiązkowo. No to powiedz do widzów, no. No, także mówię. Wydaje mi się, że znaczy jestem przekonany wręcz, że na pewno w tym roku jakiś wypadik zrobimy. Wspólnie zrobimy, no zdecydowanie, no bo to co to byłby za rok, jakbyśmy generalnie razem nie powędkowali. Chociaż raz, no. No to widzicie Państwo, drodzy, tak to leciało. Zarzek, więc już musisz teraz. Teraz musi się zobowiązać, no. I tak to, drodzy Państwo, wygląda, więc no, ja pomału się zawijam. No i tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego się mapy zajedziemy do domu. Cześć!